Przed Tobą program dla osób, które mają rozte mięśnia prostego brzucha, ale również dla wszystkich, którzy chcą wzmocnić mięśnie głębokie, zadbać o kręgosłup i mieć piękny, płaski brzuch. Do tego zestawu nie będzie Ci potrzebny żaden sprzęt, nawet możesz go wykonać bez butów. Przygotuj się i zaczynamy! Zaczniemy od rozgrzewki, napinamy brzuch, przyklejamy pępek do kręgosłupa lekko do góry, zasysamy wszystkie mięśnie do środka, tworząc taki gorset ochronny i teraz bardzo mocno napinając również całe ciało, uda. Ściągamy łopatki, otwieramy klatkę piersiową. Bardzo ważne, nie pogłębiamy wygięcia w odcinku lędźwiowym. Staramy się trzymać kręgosłup neutralnie. Brzuch bardzo mocno pracuje. I teraz wolno, z kontrolą, podnosimy nogę do góry. Staraj się nie opadać z miednicą po stronie nogi, która jest w górze. Staram się cały czas trzymać miednicę równolegle względem podłoża. Trzymaj mocno brzuch i opuszczamy. Wdech. I z wydechem noga do góry. Cały czas walczymy z równowagą. Bardzo mocno pracują mięśnie brzucha. Już powinieneś czuć, że one zaczynają się męczyć. Noga do góry i trzymaj. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Mocno napnij jeszcze mocniej. I opuszczamy wdech. I z wydechem góra. Trzymaj brzuch. Cały czas otwieraj klatkę piersiową. I zmiana. Bardzo mocno napinaj brzuch. Pępek przyklejony do kręgosłupa. Nie wywieraj parcia do dołu. Zmiana. Trzymaj miednicę. Staraj się, aby ona nie latała. Równowaga. I trzymamy. Mocno skracaj z przodu brzuch. Na pewno czujesz, jak poniżej pępka w okolicy pachwiny mocno pracują mięśnie brzucha. Jeśli nie czujesz, to znaczy, że musisz jeszcze mocniej je zaangażować. I zmiana. Z wydechem, super. Jeszcze poradź na stronę. Trzymaj brzuch napięty. Pamiętaj, nie garb się, cały czas klatka piersiowa jest otwarta. Opuszczamy i ostatni. Trzymaj mocno, 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 mocno. Super. Teraz skracamy z przodu brzuch. Układamy miednicę do tyłu pochylenia i delikatnie rozluźniamy. Ściągnij. I puść. Ściągnij i puść mocno. Napnij. Pamiętaj, że każde napięcie ma być połączone z wydechem. I luz. Nie rób tego górą, tylko pracuje miednica. Ściągnij i rozluźnij. Jeszcze raz. Ściągnij i luźnij. Mocno ściągnij, napnij brzuch i rozluźniamy. Wdech. Wdech. Puść luźno. Mocno napnij brzuch. Napnij i trzymaj. Trzymaj. Trzymaj mocno cały czas. Teraz staraj się oddychać, wdech nosem, wydech ustami, ale cały czas trzymamy napięte mięśnie brzucha. Delikatnie możemy zacząć uderzać w brzuch. Jeżeli czujesz, że Twoje mięśnie pod spodem już są w miarę mocne, możesz uderzać intensywniej. Cały czas klatka piersiowa otwarta. Uderzamy mocno, 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 mocno. Jeszcze. Pamiętaj o pozycji, nie wypinaj pośladków, brzuch z przodu jest skrócony. Klatka piersiowa jest otwarta, na pewno czujesz, jak mocno pracują tutaj również mięśnie rąk. 10, 9, 8. 7, jeszcze mocniej, 6, 5, 4, 3, 2, 1, super, rozluźnij ręce, rozluźnij brzuch, jeszcze raz teraz go napniemy i chciałabym, abyśmy na napiętym brzuchu pracowali miednicą, tyło pochylenie i przodu pochylenie, tyło pochylenie, i przodu pochylenie miednicy. Cały czas trzymaj napięte mięśnie brzucha, mięsień poprzeczny. Oczywiście nie na 100%, gdyż gdy napniemy mięsień poprzeczny na 100%,
to nasza miednica się po prostu nie ruszy. Więc takie 70. Chciałabym, żebyś poczuła w momencie, kiedy idziemy do tyłu pochylenia, jak te mięśnie oporują, jak one się trzęsą, jak one bardzo mocno pracują właśnie w tym ruchu. I skracasz. I jeszcze 5. Mocno trzymaj brzuch. 4. Bardzo trudne ćwiczenie. 3. 2. I ostatni. 1. Super. Rozgrzejemy obręcz. Obszerne krążenia tył. Nie zapomnij oddechu. To samo przód. Mocno. Trzymaj brzuch napięty i teraz biodro otwórz. Otwórz, staraj się nie pracować całym ciałem, tylko tułów jest ustabilizowany. Stabilizacja tułowia to bardzo ważny element. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie wtedy pracują mięśnie głębokie. Jeżeli nie stabilizujesz, to wtedy brzuch mało pracuje, prawie w ogóle. Druga strona to samo. To, co właśnie pozwala nam stabilizować, to są mięśnie, na których nam zależy. Jeszcze mocno. 3, 2, 1. Wdech. I z wydechem schodzimy. Jeszcze raz wdech. 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 Cały czas trzymaj brzuch napięty. Wdech. Wdech. Wolniutko robimy się góra, lędźwiowy, piersią, szyjny, głowa. Wdech nosem. I ostatni raz, wdech. Jesteśmy gotowi. Zaczniemy od ćwiczeń w pozycji stojącej. Napinamy brzuch. Ręce do góry, skracamy z przodu brzuch. Chodzi o to, żeby nie wypinać pośladków, tylko żeby trzymać kręgosłup w pozycji neutralnej. Mięśnie brzucha są cały czas napięte, mięsień poprzeczny jest jakby tak zassany. Stajemy na jednej nodze i teraz wolno z kontrolą opuszczamy tułów i w tym samym czasie podnosimy nogę do góry. Bardzo ważne, ręce jak najwyżej. Kolano nogi, na której stoimy, jest delikatnie zgięte. Ciężar ciała jest na stopie rozłożony równomiernie. Nie przechodź do przodu, mocno obciążona pięta. Staraj się nie wychodzić z kolanem do przodu. I wolniutko wracamy do góry. To samo druga strona. Najpierw spróbuj wyczuć pozycję, czyli ściągamy z przodu brzuch. Ręce do góry, łopatki ściągnięte do dołu. I schodzimy. Wolno i z kontrolą. Pamiętaj, nie wychodź z kolanem do przodu. Tułów schodzi do dołu w tym samym czasie, w którym noga idzie do góry. Nie otwieraj się, staraj się trzymać miednicę równolegle względem podłoża. Ręce wysoko do góry, brzuch z przodu pracuje maksymalnie. Nie wyginaj się w dolnym odcinku i wolniutko z kontrolą wracamy. Bardzo ważne, pilnuj ułożenia miednicy, nie otwieraj się do boku i brzuch cały czas jest skrócony. Nie możesz wypinać pośladków. Gotowi? Zmiana strony i lecimy. Wdech. I schodzimy. Trzymaj równowagę. Pozycja. Trudne ćwiczenie. I wdech. Góra. Na pewno czujesz, jak świetnie pracuje tutaj pośladek. Jak bardzo mocno pracują mięśnie nogi, na której stoisz. Łopatki. Pozycja. Trzymaj brzuch. Skróć go, napnij. I hop, góra.
Kiedy idziemy do góry, pośladek i tylna część uda pracuje maksymalnie. Trzymaj pozycję. Dobrze rozkładaj ciężar ciała. I hop, góra. Jeszcze raz góra. Równowaga. Bardzo trudne ćwiczenie. Napnij z przodu brzuch, ściągnij łopatki i hop do góry. Pamiętaj, aby nie opuszczać najpierw tułowia, a dopiero później podnosić ręki. Wszystko pracuje razem. Wdech i z wydechem schodzisz. Zginaj kolano, pracuje udo. Pośladek, brzuch, ściągnij łopatki. Nie chowaj głowy między ramionami. Góra, wdech. I schodzimy. Pamiętaj, kolano bezpośrednio nad kostką. Trzymasz mocno. I wracamy. Cały czas pilnuj miednicy. Wdech. I schodzimy. Pozycja. Kolano. Ciężar ciała mocno do tyłu. Kontrola, pośladek, góra. Druga strona to samo. Wdech. Ściągnij łopatki. Napnij z przodu brzuch. Ręce wysoko i wracamy. Napnij pośladek. Musisz mocno czuć, że on pracuje. Jeszcze po razie na stronę. Wdech. I z wydechem dół. Trzymaj. Pamiętaj, miednica równolegle względem podłoża. I góra. Cały czas pracuje pośladek w momencie powrotu. Schodzimy. Oddychaj. I góra. Super, rozluźnij ręce. Rozluźnij całe ciało. Następne ćwiczenie. Krok do przodu. Klatka piersiowa jest otwarta. Schodzimy bardzo wolno do dołu. Pamiętaj o pozycji. Kolano nogi z przodu, bezpośrednio nad kostką. Druga noga z tyłu zgięta jest do kąta 90 stopni. Wdech. Góra. Wydech. Trzymaj brzuch napięty. Wdech. Wydech. Wolno i z kontrolą. Wdech. I wydech. Wdech. Trzymaj brzuch. I wolno dół, 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 dół. Jeszcze. Wdech. Wdech. Cały czas skracaj z przodu brzuch. Wdech nosem. I wydech. Góra. I wydech. Góra. I wydech. Jeszcze 10. Wolno i z kontrolą. Klatka piersiowa otwarta. Nie pochylaj się do dołu. Plecy są wyprostowane. 9. 8. Tylko jeden. Schodzisz wolno, 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 wolno. Super. Rozluźniamy i to samo na drugą stronę. Pozycja. Otwórz klatkę piersiową. Pamiętaj,
Kolano nogi z przodu bezpośrednio nad kostką, druga noga zgięta do kąta. 90 stopni wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. Wydech. Mocno wciskaj pięte, nogi z przodu, góra. I z wydechem do kontrola. Kontrola, 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 wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. I z wydechem idziemy do dołu. Na pewno czujesz nogi, na pewno czujesz pośladek, góra. I wydech. Góra, wdech. I wydech. Wdech. I z wydechem idziemy do dołu. Trzymaj z przodu brzuch napięty. On cały czas pracuje. Cały czas jest maksymalnie skrócony. I 10. 9. 8. 7. 6. Trzymaj brzuch. 5. 4. 3. 2. I ostatni hop. Trzymaj brzuch, trzymaj, trzymaj, wolno, wolno, wolno. Super. Rozluźniamy nogi. Kolejne ćwiczenie. Oczywiście napinamy z przodu brzuch. Przechodzimy do pozycji przysiadu. Pamiętaj, kolano znajduje się bezpośrednio nad kostką. Nie opadaj z tułowiem. Staraj się trzymać go równolegle względem podłudzia. I teraz ściągamy łopatki. Otwieramy klatkę piersiową i wspinamy się na palce. Trzymasz równowagę, napnij brzuch. Klatka piersiowa pracuje, jeżeli dasz radę zejść niżej. I rozluźniamy. I jeszcze raz. Wdech. Trzymaj. Trzymaj, 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 trzymaj. I rozluźnij. Wdech. Trzymasz. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Ściągnij łopatki. Napinasz brzuch. Jeszcze hop. Mocno. Trzymaj. Napnij pośladki. I rozluźnij. Jeszcze raz. Klatka piersiowa otwarta. Wspięcie na palce. Ogromna praca mięśni brzucha. Łopatki. I do dołu jeszcze. Otwórz. Ściągnij. Trzymaj brzuch. Mocno pracują plecy. Jeżeli nie czujesz pleców, to znaczy, że musisz się mocniej przyłożyć. I jeszcze 10 razy. Pozycja. Schodzisz. Hop. 10. 9. 8. Udaj w palą żywym ogniem. 7. Ściągnij łopatki. Otwórz klatkę piersiową. 6. Damy radę. 5. 4. 3. 2. I ostatni raz. 1. Pozycja. I rozluźniamy. Brawo. Mam nadzieję, że poczułeś nogi. Bo poczułam je na maksa. Przejdziemy teraz na ziemię i wykonamy kilka ćwiczeń w pozycji kręgu podpartego. Przechodzimy do pozycji kręgu podpartego. Najpierw ściągnij łopatki, otwórz klatkę piersiową. Teraz mocno ułóż miednicę do tyłu pokrewnia, ale nie wychodzimy do kociego grzbietu. Łopatki są ściągnięte, trzymaj brzuch napięty.
I teraz będziemy podnosić prawą nogę, trzymaj brzuch i przeciwna ręka do góry. Trzymaj, nie zapadamy się tutaj, mięśnie brzucha bardzo mocno pracują. Bark znajduje się bezpośrednio nad nadgarstkiem i zmieniamy. To samo, wdech, z wydechem ręka z nogą. Ręka wysoko do góry, schowaj z przodu brzuch, ściągnij go. Staraj się ułożyć miednicę tak, aby była równolegle względem podłoża. Ciężar ciała mocno na ręce z przodu. Trzymaj brzuch i zmiana. Wdech. Góra z wydechem. Nie wisimy tutaj. Aktywna pozycja. Łopatki ściągnięte. Nie otwieraj biodra po stronie nogi w górze. I zmiana. Wdech. I wydech. Trzymaj mocno brzuch. Cofnij głowę. Ściągnij. Aktywny pracuje i wracamy, wdech i wydech. Bardzo ważna tutaj jest stabilizacja tułowia, czyli to, żeby on się ruszał jak najmniej. Ustabilizuj również miednicę. Wdech i z wydechem góra. Otwieraj, ściągaj, trzymaj brzuch napięty. I opuszczamy. Wdech. Trzymaj cały czas łopatki ściągnięte. Całe ciało tutaj musi pracować. Trzymaj brzuch. I zmiana. Wdech. Wydech. Trzymaj brzuch mocno, 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 mocno. Ściągnij łopatki. Brzuch z przodu skrócony i zmiana. Jeszcze. Mocno trzymaj. Łopatki są ściągnięte. Nie wisisz. Brzuch aktywny. Miednica się nie rusza. Jeżeli utrzymasz te wszystkie pozycje, to wtedy poczujesz, jak mięśnie bardzo mocno pracują. Jeszcze, hop. Trzymaj, ściągaj, 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 ściągaj. I zmiana. Cały czas poprawiaj pozycję. Każda sekunda to jest moment, gdzie możesz ćwiczyć jeszcze lepiej, jeszcze intensywniej. Trzymaj brzuch, trzymaj równowagę. To nie jest łatwe ćwiczenie. I jeszcze. Ściągaj, ściągaj mocno. I zmiana. Ostatni raz na stronę. Trzymaj z przodu brzuch. Do góry, rozluźniamy, wejdziemy jeszcze raz do pozycji klęku podpartego, ściągamy łopatki, otwieramy klatkę piersiową, chowamy pośladki pod siebie, pamiętając, że nie wychodzimy do kociego grzbietu, stabilizacja, góra i teraz dotknij dłonią do przeciwległego barku, staraj się jak najmniej ruszać biodrami na boki, dotknij, dotknij. Cały czas pozycja. Cały czas brzuch pracuje. Ciężar ciała mocno na rękach. Nie przechodź do tyłu. Bark bezpośrednio nad dłonią. Pozycja, kontrola, stabilizacja. Głowa cofnięta. Nie uciekaj do tyłu, to jest bardzo ważne. Mocno ciężar ciała na rękach. I hop, wolno z kontrolą. Staraj się nie ruszać biodrami na boki. Brzuch z przodu jest skrócony. I jeszcze 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Góra i rozluźniamy. Ostatnie ćwiczenie w tej pozycji. Ściągamy oczywiście łopatki, otwieramy
klatkę piersiową, chowamy miednicę do tyłu pochylenia. I teraz podnosimy kolana do góry i hop, noga wyprost. I zmiana. Wyprostuj, napnij posiadek. Ciężar ciała na rękach. Chowaj miednicę do tyłu pochylenia, pośladki pod siebie, nie możesz ich wypinać w momencie, kiedy pracują ręce. Oddychaj. Wydech, napnij pośladek, wyciągnij nogę do tyłu. Oczywiście równowaga, kontrola, stabilizacja. Pilnuj ułożenia miednicy. Staraj się jak najbardziej stabilizować cały tułów. Pracuję tylko nogi. Nisko kolano nad ziemią. Ogromna praca przodu uda. Pośladek. Nie zapomnij oddechu. Na zakończenie 10, 9, 8, 7, 6, 5, trzymaj brzuch, 4, 3, 2, 1. Super. Rozluźnij, odpocznij, możesz napić się wody i przejdziemy sobie do pozycji plank. Wejdziemy do pozycji wysoki plank. Otwieramy klatkę piersiową, ściągamy łopatki. Stopy są złączone. Pośladki schowane pod siebie, brzuch z przodu mocno pracuje. I teraz staramy się dotknąć kolanem do łokcia od strony wewnętrznej. I dotknij. Dotknij z wydechem. Mocno, wolno i z kontrolą. To nie ma być kopnięcie, to ma być dociągnięcie. Jeszcze. Dotknij. Z wydechem hop. Cały czas ściągaj łopatki. Nie opadaj do dołu z tłowiem. Dotknij, zatrzymaj. Nie zapomnij oddechu. I jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Góra, rozluźniamy. Jeszcze raz wchodzimy do pozycji wysoki plank. Otwieramy klatkę piersiową, ściągamy łopatki. Ciężar ciała mocno na rękach. I teraz puszczamy luźno nogę i otwieramy. Otwórz, otwórz, trzymaj brzuch napięty. Staraj się nie rotować miednicy. Mocno ciężar ciała na rękach. I 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zmieniamy stronę. To samo na drugą stronę. Pamiętaj o pozycji. Brzuch z przodu skrócony. Łopatki są ściągnięte. Bark bezpośrednio nad nadgarstkiem. Mocno pracuje brzuch. Trzymaj nieruchomą miednicę. Ogromna praca również pośladka. I 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźniamy i przed nami przedostatnie ćwiczenie w pozycji plank. Wchodzimy jeszcze raz do podporu, otwieramy klatkę piersiową,
Ściągamy łopatki, miednica do tyłu pochylenia. Zginamy teraz jedną nogę w stawie kolanowym. Trzymamy płasko dolny odcinek kręgosłupa. Mocno ciężar ciała na rękach. I podnosimy nogę zgiętą w stawie kolanowym. Bardzo ważne, nie pogłębiaj tutaj lordozy lędźwiowej. Cały czas stabilizacja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zmieniamy to samo, druga strona. Trzymaj z przodu brzuch, ściągnij łopatki. Nie wyginaj się w dolnym odcinku kręgosłupa. Ciężar ciała na rękach. Mocno skracaj z przodu brzuch. Trzymaj miednicę nieruchomo. I jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brawo! Przed nami ostatnie ćwiczenie w tym programie treningowym i będzie to odwrócony podpór. Wchodzimy do pozycji, dłonie skierowane w kierunku do ciała. Otwieramy klatkę piersiową, głowa cofnięta i z przedłużeniem tułowia. Biodra do góry, pamiętaj, nie wyginaj się w dolnym odcinku kręgosłupa, miednica do tyłu pochylenia i dociągamy nogę. Ściągnij, nie wisisz na barkach. Ściągnij. Mocno. Trzymaj z przodu brzuch skrócony. To jest dokładnie taka sama pozycja jak plank. Tylko, że odwrócony. Nie możemy tutaj wyginać się w dolnym odcinku kręgosłupa. Trzymaj łopatki ściągnięte, nie wiś na nich. Aktywna pozycja, aktywna obręcz. I już tylko 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brawo! Ogromne brawa dla Ciebie. To był spokojny, krótki, ale naprawdę bardzo intensywny trening i mam nadzieję, że to poczułeś. Został nam już tylko stretching. Usiądź wygodnie, napnij brzuch, przykraj pępek do kręgosłupa, wdech nosem i wydech ustami. Jeszcze raz wdech nosem i wydech ustami. Kładziemy dłoń w jednej linii z pośladkiem i rozciągamy mocno cały bok. Wdech i wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. To samo na drugą stronę. Bardzo ważne, aby dłoń znajdowała się w jednej linii z pośladkiem. Nie odrywaj pośladka po stronie przeciwnej i mocno rozciągamy całą stronę. Wdech i wydech. Jeszcze raz wdech nosem i wydech ustami. Wracamy do centrum, zaplatamy palce i mocno rozciągamy okolice łopatek. Wysuń raz prawą stronę do przodu, raz lewą. Jeszcze chwilę, teraz obie na raz. Wdech nosem i wydech ustami mocno. Zaplatamy teraz z tyłu palce. Otwieramy klatkę piersiową i rozciągamy cały przód. Wdech i wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. Przechodzimy teraz do przodu, do pozycji kręgu podpartego. Łączymy ze sobą stopy, łączymy ze sobą kolana, wdech nosem i otwieramy się. Teraz wkładamy rękę do środka,
i rozciągamy bark. Połóż głowę. Zrelaksuj się. Idziemy do góry. To samo, druga strona. Otwórz mocno. I wsadzamy rękę do środka i rozciągamy. Wdech nosem. I wydech ustami. I jeszcze raz wdech nosem. I z wydechem wracamy do pozycji klęku podpartego. Kolana rozstawione na szerokość bioder, koci grzbiet i wypinamy pośladki. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Rozstaw szeroko kolana. Przechodzimy do tyłu. Pięty dotykają do pośladków, a bardziej pośladki do pięt. Opieramy czoło o matę i na razie staraj się ściągnąć łopatki i oderwać ręce od ziemi. Mocno ściągnij łopatki, na pewno dzięki temu poczujesz świetne rozciąganie pleców. Wdech. I teraz z wydechem rozluźnij. I wydech ustami. Wdech nosem. I wydech. Wolniutko podnosimy się do góry. Wsiadamy wygodnie. Wdech nosem. I wydech ustami. Wdech. Wdech. Ostatni raz. Wdech. Wydech. Bardzo dziękuję Ci za ten trening. Mam nadzieję, że poczułeś wszystkie mięśnie swojego ciała, że jesteś z siebie dumny, bo za Tobą naprawdę bardzo intensywny wysiłek. Jeszcze raz wielkie brawa i do zobaczenia na następnym treningu. Cześć!